Witamy na kolejnym odcinku na kanale Polish Paranormal Investigators. Znajdujemy się w Będzinie na Górze Świętej Doroty. Sprawdzimy to miejsce. Mamy tutaj ciekawe okolice. Tak, sama świątynia na górze tej góry. Wybierzemy się tutaj do tego budynku. W okolice, bo nie wejdziemy, bo zamknięte niestety. Ale w okolicach podejdziemy. Sprawdzimy dokładnie ten obszar. Tutaj była legenda, że objawiła się Matka Boska. Tak, chyba tak. Tak. Więc zobaczymy, czy będziemy mieć jakieś odczyty na urządzeniach. Nie przedłużając. Idziemy. Idziemy do budynku. Czołem widzowie, jesteśmy na górze już, przy drodze Świętego Jakuba i przy tym kościółku. Tu macie tablicę, tu mamy kościółek już tam sobie, jest otwarty. Nie wiem, czy można wejść. Można. Trzeba było otwarty. Pozwoląć. A, no dobrze. Dostałeś pozwolenie. Przejdziemy tylko naokoło, żeby nie przeszkadzać. Ciągnąć chociaż K2, nie? Nie padało. Dobra. W telefonie, nie? Czyli internet. O, internet włączy tak samochód. Nie, mama nie dzwoni za mną. Nie martwię się. Ej, jakie skoki mam. A latarkę trzymam tak, że ona mnie wzbudza. Dobra. I? Wiesz coś? Tu mam gdzieś telefon. No, już mam w trybie samolotowym, to już nie wzbudza. Dobra, robka wokół. Może w niektórych miejscach ktoś coś tam łapie. Bo mi tam łapało, to mam latarkę. No raczej do środka nie zaglądniemy, nie znam jak to jest, bo jest szyba taka. Nie zbrojona tylko. Pytanie to też stawiło? No, nie, dobra. Nie, to telefon chyba akurat. Albo latarka w ogóle. Ale tutaj nie tyle, nie miałem. Tu gdzieś miałem coś takiego. Ale to telefon nie chciałem. Nie, latarka w drugim lub telefon. Tu można wykluczyć, że coś się wkurzało. Moja nawet no, delikatnie działa na to ja podkładam. Zbudzają. No ja muszę zjechać. Chyba nie zjedzie. Może ją zwiać najwyżej wiatę. Nie wiem, co. Gdzie antenka mieli ten człowiek na kilku. Z SB będziemy robić sesję, czy nie za bardzo? No, możemy. W sumie nikogo nie ma na razie w okolicy. Chyba nie będziemy nikomu przeszkadzać. Przecież sobie gdzieś tu przygotuję na wierzchu. Mamy. Jedną minutę też jest na walkę. W razie W to mam. No dawaj, zacznijmy od SB. Od SB? Mhm. Dobra. Dalej prowadzisz, czy ja zadaję? Ty prowadź. Ja? Na klucza poprowadź. Dobra. Witamy Was w tym miejscu. Przedstawimy się, jestem Daniel. Jestem Mariusz. Jestem Mariusz, jestem Daniel, jestem Dawid. Czy jest tutaj ktoś z nami, oprócz nas? Czemu się ściszyło? O, jest na fula. Teraz to się nie wiem. Teraz to się nie wiem, co się od Janie Pawliło. Ściszyło mnie, a załóg samo. No jeszcze raz zadam to pytanie, czy jest tutaj ktoś z nami, oprócz nas? Jest? Ja chyba słyszałem, tak wcześniej jest. Przed jest i słyszałem, ja jestem. Nie musicie się nas obawiać. Przyszliśmy tutaj w pokoju tylko porozmawiać. Jest. Może jak wy macie na imię, przedstawicie się nam? Najważniejsze, ja nie wyciągłem. Czy to prawda, że jest to Góra Świętej Doroty? Czy to prawda, że objawiła się tutaj Matka Boska? Czy jest tutaj świątynia? Czy lampka się tam skoczyła na górze? Mhm. No to dobra. Panowie, pytanie, czy jest tutaj ktoś z nami i czy może się nam przedstawić? Nie musisz się nas obawiać. Chcemy tylko porozmawiać. Dobrze, w takim razie dziękujemy za uzyskane tutaj odpowiedzi. Coś może było. Będziemy to jeszcze sprawdzać. Na razie kończymy sesję z SB. Dziękuję. Może coś wyłapaliśmy, ale to będziemy na nagraniu. Czekaj, nie wiem, czy nie będzie, wiesz. A nie, zasłoił się, jest blisko bardzo, dobra. Nie ustawiłeś na bliski kontakt, nie? Mhm. Ja mam pytać? Witamy. Jeżeli jest tutaj ktoś z nami, możesz wpłynąć na urządzenie, które świeci na niebiesko, na tą piramidę przed głównym wejściem. Tak, w ten sposób. No tak, w ten sposób. No nie. Mhm. Zrozumiała chyba instrukcję. Jest tu ktoś z nami. To zanim się zgasiło, się włączyło. Mhm. No dobra, czyli ktoś jest. Może to w takim razie na SB też by nie było odpowiedzi. To się może nawet lepiej przedstawić. Czy objawiła się tutaj Matka Boska. Na tej górze tutaj. Albo przy tym kościele. Dziękujemy za odpowiedź. Gdyby dość szybko. Ładna odpowiedź. Czy jesteś świętą Dorotą? Nie wiem, dobre pytanie? No, jeśli nam da tak, odpowiedź na tak, to można to już na oko interpretować wtedy. A jeśli nam da odpowiedź na tak, a jeśli na nie, no to zobaczymy. Może być. Bo raczej tutaj nie zginęła. Nie, no po prostu jest tak nazwane, ale możliwe, że tutaj przebywała kiedyś. A bo tu jest. Dalej. Może przemawiam właśnie do Świętej Doroty. Ale był tam jeszcze jakiś gościu, co właśnie wpadł z niego. To za to jeszcze jakieś pytanie związane tam z tym gościem, albo z tą świątynią jakieś. Znaczy ja mam jedno na przykład. Czy ta świątynia została wzniesiona w latach 30. XVII wieku? Kolejne? No myślę, że tak. Masz jakieś? Legenda głosi, że diabeł niszczył mury tej świątyni i ukazał się tutaj anioł. Czy to prawda? Czy jest ktoś, kto jest w stanie nam to potwierdzić? Tutaj jeszcze? Czy mamy podobną sytuację jak w poprzednich tych sytuacjach? 3 odpowiedzi, 4 na tak, a potem już cisza. A Bóg każe czekać długo na odpowiedź. Jeśli nie masz energii, by nam odpowiedzieć, możesz skorzystać z energii z tych urządzeń, które tu stoją wokół tej piramidki, lub z naszych urządzeń, które posiadają baterię. Możesz z nich skorzystać. Jest tam alarm. Jest alarm? No, czerwone taka lampka. Tak myślę, patrzę, czy nie ma czasem gdzieś kamery jeszcze. No ale wiesz, nie wchodzimy, nie? Nie robimy takiego. Nie jest to, nawet nie było znaczenia, że to jest teren prywatny czy coś. No znaczy, wiesz, no to odwiedzamy. Można by. Koniec, kończymy sesję. Jeszcze masz pytanie? Tyle chyba. Tyle chyba, bo nawet nie chcę już odpowiadać. Dziękujemy za odpowiedzi. Patrzcie, się stało z jaj. Nie, naprawdę. Otworzymy się bardziej. Ty. I słyszałem łańcuch. Słyszycie? Pisk. O, te. One tak skrzypiały, dobra, to słyszałem. Nie wiem, co tylko spotkające się skrzypiące drzwi. Dziękuję. Żeby wszystko, czy się jeszcze przejdziemy naokoło gdzieś? Czy jeszcze masz coś za nadrzu, nie? Dzięki. Jezu, on ma futerale. Matrioszkę zrobi. Matrioszkę? Wow, wiecie co to jest? No kto widzą. O, w dupkę. Ale to widzowie przez to nie będą dali rady patrzeć. Jezus przeciw. No kurde, co on tu kupił? To jeszcze może nagrywać, nie? Mhm. O kurde, to kupił nie było też. Nie. Grubą. Gdzieś coś widział tamtym? O, w dupkę. Także kochani, teraz sobie zobaczymy okolice. No to widzę, to widzę. Mhm. Będziecie to mieli pewnie na nagraniu. Przebitka będzie. Z tym, o kurde. Widać ty, ale jaja. Ile? 325? 960 max. Ty, a czyli 720, no więcej niż 720. O. Co jest tam coś z przodu? Widzisz coś? O. Lepiej widać? Mhm. No jak oświetlam to lepiej, nie? No, więcej światła łapie. Wiem, gdzie bym się skierował, w stronę kościółka. Czy tam kogoś nie łapie? Za katami. Możesz się ukazać w oknie? O. Jest tu klimat. Jak wieje. Czemu się na mnie patrzy? Czekaj, bo chcę zobaczyć, czy gdzieś widać twoje gały, na przykład takie, wiesz. Widać to? No, są takie, czekaj. Kowal w czerwieni. Kowal w podczerwieni. Jakby mało było Kowala na odcinku, nie? Jego gadania. Ciekawe, czy było widać. Będą fajne wycinki tam. Damian. No nie, Damian z nami poszedł. Damian, wszyscy na dek. Daniel. Możesz robić tym złom i tak dalej? Ostrość się poprawiasz. A ostrość się w tym poprawiasz. No ale tu jest zoom też, nie? No jest. Pokaż tak. Ty, teraz mi się pokazała jakaś... Ty, ale zajebiaszcze. Ale nie stoi tam coś za drzewem? Jakieś się świeci. Patrz, ona ma jakby jakąś lampkę jeszcze. Tak? No patrz, teraz się wyłączyłem. No. Coś takiego? Tak. No i teraz doświetlasz się sam. Teraz ja nie wyświecę ci tam lampką moją latarką. Ma tu lampkę. To ma lampkę, wiesz, to na tą irdę ma podczerwienie, nie? I puszcza ją w przód i dobija się do ciebie. Tak, ona ma to wbudowane. Nie ma wbudowaną lampkę. Nie muszę nic świecić. możemy totalnej ciemności teraz wędrować. Po ciemności. Po ciemku. O, też jest fajny no. Ten. No to drugie to ustawienie. O, fajnie widać teraz. Ekstra to widać. No ale nic nie szczaiło, nie? Kurde, ja tego flira w tym telefonie. Fajnie to widać. Ten telefon muszę zainwestować. No. Lampka z czołówka jeszcze wytrzyma dużo. Fajnie księżyc widać. Chmury go za chwilę przesłonią dają. Ale fajnie go widać, taki jest półksiężyc. Nie pół. No to tak, półksiężyc. Nie jest ani... O, za chwilę go chmury zasłonią. No, wiesz to... Ale go troszkę jeszcze widać. To zaraz... Świecę w niego, może się odbije światło od niego. Fajnie, fajnie. Jak tu świeci na czerwono we mnie? Ty. Się patrzę, jakby był zły. Taka wali poświata tej irdy. Te podczerwienie we mnie świeciło. Księżyc fajnie wygląda. Czy jeszcze? No, trzeba się tu jeszcze gdzieś przejść. No, naokoło, nie? Wzdłuż murów, ale naokoło murów. Nie wewnątrz, tylko teraz po zewnętrznej. I chodźmy, bo jak 4,52 nagranie. No. Właśnie, bo zimno. Fajne to tu. Się ruszyć. Levenhuk. No, blisko, daleko. Czyli ostoś w sumie? Tutaj prosi, da włączyć i da do przodu, i da do tyłu. Zmieniamy mody, robienie zdjęcia. Bluetootha ma. Nie, Wi-Fi. Menu. Żeby się połączyć z Wi-Fi to... To nie zabawa jakaś, no? No powiedz, to jeszcze ma tutaj miejsce na statyw. Przyczymam ci. Trzeba? No czekaj. Od dołu, żeby nie poleciało. No. Kurde, troszkę jestem zawiedziony tą torbą, bo muszę ją tak na bok wkładać, nie? A, no tak. Widziałem, skąd to było. Bardzo ciężko tu wchodzi. Ale tu było jeszcze coś, jakieś miejsca inne. Te widokowe. No, trzeba iść. No to jest tam w dół, tylko trzeba tam iść. Pokazać też fajny widoczek na ten cały, to będzie? Będzie. To jeden jest w tamtą stronę, nie? Nie wiem, czy my prędzej przejdziemy przez ten las, czy trzeba, nie trzeba iść tak jak docelowo tutaj, nie? O, w las, zobaczyłem. Dobra, jedziemy. Minie, co on tam ma? O, to zaskoczył teraz nieźle. No. Jestem zaskoczony, to nieźle. Niespodzianka, nie? No, mówię, że wydałem jeszcze trochę kasy. Lanetki są właściwie, jeśli chcesz zapatrzeć pod nogi. Dobra, idziemy tutaj. Doświetlać będziemy Danielowi ewentualnie. No, będziemy szli wzdłuż tego muru, żeby też... Przejdźmy naokoło i wróćmy się tam ścieżką, na ten punkt widokowy numer 1. Albo potem na... Przepraszam, na 1? Albo na 2. Muszę zobaczyć. O, tu tego błota tak nie ma, to może... Na szczęście, nie? Na szczęście. Gdzie pojechać? Zaraz, nie będziemy ulegliwać. Nie na mapę, to są początki, bo mam internet wyjątkowy. Idąc prosto dalej, to tam, to dojdziemy do tego punktu widokowego numer 1. Chodźmy może już. No to jest do uważnie, no. Tak, tutaj możemy iść. Jak zejdziemy z naszą dół do końca tego lasu, to prawą stronę sobie zobaczymy. No nie, tu można lepiej. Tędy, można tędy. No nie, to lepiej tędy, jest bezpiecznie. No tędy nie chcę, tam się jeszcze... No nie wyglądało to bezpiecznie. No nie mamy żadnych wstępów, wiesz. No, zimno. O. Aha, tutaj jest. To mocno wieje. No to tędy, nie? O. No, fajnie wygląda, nie? Fajnie wygląda. Fajne wejście. No, Daniel, więc gdzie cyknął? Tak fajnie wygląda. Halo, jest tam kto? Nie, no idziemy. A wyciągnął rurkę, dobra, to jaka dwójka. Może coś być. Oj, błotko. Nie idę szybko, żeby nie zrobić przeciwnika. Zbieram światło. Muszę tu gdzieś zioło potem. Ale... to ziarko spokojnie się wydaje. Nie, co to jest? Czerwone końcu tam odbijało. Ale tam odbijało, nie? Tak, no. Nie mamy godzinę zapasu. Dobrą godzinę. Okiem na mapę. Ale tamta zamykam mapę, to nie jest się tutaj rozobierowa odczytami na targę. No, bo wyjście jest pewnie tam w dół. To tylko tak? Nie. Nie, to jest no możemy iść dalej w dół tam. Wyjdziemy po prawo. A to stopnie ten przysza mi pokazuje. No właśnie. O, to widzę, że jedzą w tym fiale. To bada chyba jest... Tak, jedzą chłopaki tymi rowerami. Albo tymi, jak to tam jest. Tak. Ojej. No to właśnie lubię zachowanie. Ale to taka glina. Ojej. Weźmy sobie ścieżkę. Ty żeś wybrał. Bo wiesz, fajnie, że wygląda, nie? Nie no, bo jest blisko. No ale dobrze idziemy? Tak? To? No, żeby do darmu nie iść tam. Prawo. tu. Tak, i to też pali. Jeszcze pali. Widokowego. To będzie dokładnie tak. I jeszcze kolejna. Co to jest? Dobra, Dawid, możesz dać mi K2? Dam ci Sirka. Dziadka wygenerowało. Dziadka, nie wiem. No nie, w tę stronę to my gdzie pójdziemy? W las jakieś te. Patrz, gdzie mamy, jeśli mamy się wrócić. Nie wiem, czekaj. Tu już jest tak punkt widokowy, można powiedzieć. Chyba tak, chyba tu. Bo to jest zaraz obok. Jesteśmy koło tego punktu właśnie. Na mapce. Dobra, to chodźcie do tego punktu. Ja prowadzę, chodźcie. Oła! No, taka krótsza wyprawa. Sprawdziliśmy miejsce koło kościoła. No i jakieś tam odpowiedzi. Potem się przespacerowaliśmy troszeczkę wzdłuż. No. Tak. Mieliśmy mało odpowiedzi. Coś tam na nich było. Coś mieliśmy na SB. Może to wyłapiemy na nagraniu. W tym, na końcu. Może wy już coś wyłapaliście. Zapraszamy do sekcji komentarzy. Może coś wyłapaliście, może wy coś usłyszeliście. Może wy jakoś zinterpretujecie te odpowiedzi na fluksie w jakiś fajny sposób. No i co? Miejsce fajne. Fajny Explorer, taka luźna przebieżka do góry. Na spacery też super bardzo miejsce, fajne miejsce. Tak, bardzo fajne miejsce. Kościółek na noc zamykany. Brama jest otwarta. Ale brama jest otwarta, można sobie wejść. Czy myślę, że ten kościół w ogóle jest? No. Ogólnie jest otwierany, tak. Podejrzewam, że są jakieś nabożeństwa i tak dalej. No i lampa nam padła. Także to tyle chyba. Musimy kończyć. Do kolejnego. Cześć.